burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w piątek, już dzisiaj piątek, kolejny dzień. No, wczoraj poszłam dosyć szybko spać jak na mnie, chyba o 11 już byłam w łóżku, porobiłam z Franciszkiem zadania, ale jeszcze no, dzisiaj musimy porobić, bo Franek ma sporo tam zaległych rzeczy. Więc jak wrócą dzisiaj chłopcy ze szkoły, to pierwsze co, to robimy zadania, potem ja jadę do pracy. Więc no. Wczoraj przyszła do mnie w ogóle paczka i nawet jej nie otwierałam. Otworzymy ją sobie dzisiaj, ale najpierw się ogarnę. W ogóle jakiś syf mi tu wyskakuje. Dzisiaj się ogarnę. Co? Muszę to w domu trochę poogarniać. Ogarnąć siebie, zrobić makijaż, bo idę do pracy. No i tak, potem zobaczymy, jak to będzie się przedstawiać, jaka będzie pogoda. Może pójdę na dwór trochę popracować. Jak nie, no to zobaczymy. Jakby nie chcę mówić wam, co będę dzisiaj robić, bo znowu może się okazać, że coś się spierdzieli. I wiecie, tak jak ostatnio było, miałam planów tysiąca. Tak czasami wychodzi. No, a byłam w sklepie po bułki, wzięłam tutaj dwa rogale, jedną taką bułką z bułkę z ziarnami, pięć bułek, czekajcie, sześć w sumie tu mam bułek. Tutaj wzięłam do kawy takie chruściki, to są, Boże. Tu mam ser, jakąś wędlinę, tu mam pasztet, muszę w ogóle, aha, i pawełek. Wczoraj dostałam też od Ani słodycze, więc no, bardzo się cieszę, że te Michaśki czy Michałki, ale jakoś tak dzisiaj miałam ochotę na tego Pawełka, więc ja sobie już robię tu śniadanie. Zaraz, mamie też muszę zrobić. I dzisiaj muszę w lodówce trochę ogarnąć, przygotować obiad, bo już mam tutaj resztkę tej zupy, tego kapuśniaczka, ale coś zrobić dla chłopaków, żeby tak jak przyjdą, to żeby zjedli. W ogóle te berlinki. Nie wiem, ja nie wiem, czy wy tak macie też, że wam te... Jakby, jak chcesz ściągnąć tą folię z tej parówki przed gotowaniem, to ona nie schodzi. A jak pęknie, no to te parówki wyglądają tak właśnie brzydko. Okropnie, może macie jakiś patent na to? No, dzisiaj wzięłam sobie te ostre. Zaraz jeszcze do tego sobie wezmę pomidora. No, bo w naszej lodówce tutaj może nie ma jakiegoś bałaganu, ale muszę poogarniać, powyciągać rzeczy, których już nie używam. Tu wczoraj chłopcy dostali od Ani te rzeczy, czekajcie, te pomidory są takie, w ogóle muszę iść do szklarni po te moje pomidorki jeszcze zerwać, podlać tą moją rukolę. No, tą lodówkę przydałoby się też właśnie posprzątać pod względem takim, że poukładać, wyjąć to co do wywalenia i wiecie, dobra, więc tak, ja robię sobie śniadanie. No i odezwę się do was później, jak już się ogarnę, to pokażę wam tą paczkę. Dobra, słuchajcie, ja sobie zrobiłam makijaż, bo dzisiaj idę do pracy, ale znowu mi łza w jedno oko. Boże, muszę sobie kupić w końcu te sztuczne łzy, bo Kasia mi powiedziała, że pewnie mam przemęczone oczy. Boję się tego dotknąć, bo mi się cały makijaż zaraz rozmarzy. Idę jeszcze pranie przełożyć, zaraz wam poopowiadam. Dobra, słuchajcie, jest 16, a Ewa dopiero przyszła. Jezus, do swojego buszu. Mój busz. Tutaj te krzaki pomidorów się kładą, a ja przyszłam podlać. Zrobiłam ogień w piecu. Słuchajcie, nagrywałam filmik z Made in Lab, który będzie już niedługo, więc zapraszam was serdecznie. No i tak mi zeszło. Wiecie, jeszcze po chłopaków pojechałam. Jezus! No i chłopcy teraz sobie pojechali do kolegów.
A ja zostałam sama na polu bitwy. Muszę ogarnąć. No, więc podleję tu szklemnie, żeby mi wszystko ładnie, widzicie, wykiełkowało, więc będzie rosło. I mam nadzieję, że ten szpinak niedługo już będzie do jedzenia, tam ta rukola. Muszę przynieść woreczek, sobie jakieś zerwać pomidory. Jeszcze parę pomidorów tutaj mam. Jakieś tutaj jeszcze kwitną, ale raczej już z nich nic nie będzie. Więc no, zima będzie długa w tym roku, bo patrzcie, jak kwitną te pomidory, jak szalone. Jeszcze tu podleję, może przyjdą jakieś cieplejsze dni, może coś tu z tego wyjdzie, jeszcze zobaczymy. No, ale dzisiaj za dużo nie zrobię w ogóle, bo czekam sypa. Chciałam wam nagrać ten makijaż, ale w końcu rozgadałam się za bardzo z moją kuzyneczką i tak gadałyśmy i ja już cały make-up zrobiłam i mówię, kurde, miałam nagrać makijaż przecież. No, więc może w sobotę, ale nie, chyba w sobotę sobie zrobię dzień bez makijażu, zobaczymy. W sensie, że jutro, jak wrócę z nocki, to mi się raczej nie będzie chciało make-upów robić, no zobaczymy. A dzisiaj też miałam dzień taki trochę organizacyjny, parę rzeczy takich do ogarnięcia, wiecie, w laptopie, maila jakieś tam, chciałam to zrobić w ciągu dnia jakoś tak, nie wiem, muszę się po prostu od wczoraj poskładać trochę, bo każdy chyba musi. No, idę jeszcze po to. Czekajcie, jeszcze tu muszę przynieść na te pomidory, podlać ze 4 konewki i wtedy lecę do domu zrobić jedzonko dla chłopaków. Dobra, dzisiaj dokończam walkę tutaj z tymi chwastami i wtedy pójdę, słuchajcie, po taczkę i wywiozę te wszystkie rzeczy do kompostownika. Niestety kosiarki jeszcze nie odebrałam z naprawy, patrzcie tam chłopaków z Karpeta. Oni zaraz mi tutaj przyjdą. Ajko. Chociaż trochę porobię w tym ogrodzie, co się odstresuje minimalnie. Dzień dobry kochani, witajcie w sobotę. Ja jestem po nocce wykończona. Naprawdę dzisiaj jestem wykończona. I padam na twarz. Nie wiem, co ja chcę. Paróżek. Serek wiejski, w sensie serek, dżem i rogalika. I no, wzięłam prysznic, ogarnęłam się trochę, ale no, jestem dziś tak padnięta po tej dzisiejszej nocy, że szok, nie? Czy nie mam siły. A jest już 15. Spałam do 12.30, chłopcy mnie obudzili. Nie wiem, dlaczego mnie obudzili, mimo że ich nie prosiłam. Jak ich proszę, żeby mnie obudzili, to mnie nie budzą. Jak ich nie proszę, to mnie budzą właśnie, nie? Więc u nich to jest taka logika, albo i brak. No, piję kawę. Fenek przynosi ze szkoły te małe mleka. Zjem śniadanie. Muszę posprzątać tutaj, bo tu jest taki bałagan. Oni tu wczoraj czy przedwczoraj coś jedli na kanapie. Obstawiam, że jogurt. I patrzcie, jaka kanapa jest brudna, nie? I muszę to powycierać, wziąć gąbkę i to wyprać po prostu. Tam też jest uciepane. W każdym miejscu gdzieś coś jest uciepane. W ogóle muszę ją odkurzyć. Więc Jasiu tu trochę odkurzył. Ale no oczywiście muszę to poprawić. I wziąć mopa i posprzątać w domu. Umyć gazówkę. No, wczoraj robiłam te a la kapsalony, bo taki, później znalazłam sobie przepis na taki prawdziwy kapsalon i tam on był z warzywami i tak dalej, a już mi się też tego nie chciało, w sumie bym i tak nie zdążyła tego zrobić. No więc ja wczoraj robiłam takie oszukane kapsalony, czyli frytki i tam robiłam frytki w tym garnku. Ja nie mogę w ogóle znaleźć, skąd ja kupiłam tą moją drugą frytkownicę, ale ja ją kupiłam chyba w Media Expert. Pewności nie mam, słuchajcie. Włączę sobie internety, no przysuń się tak. Dobra. Jezu. I
No i nie mogę znaleźć na Allegro, na pewno nie kupowałam, chyba tą pierwszą frytkownicę miałam kupioną na Allegro, a tą drugą wydaje mi się, że ja kupiłam stacjonarnie. Tak mi się wydaje. I nie wiem, kurde, gdzie ja mogę mieć od tego paragon czy jakiś dokument. Ja musiałabym przejrzeć wszystkie moje dokumenty, a to jest, wiecie, z 2 godziny roboty co najmniej. Więc, no nie wiem, kiedy ja to zrobię. Dzisiaj na pewno nie. Dzisiaj jestem tak wykończona, a jeszcze trzeba chatę posprzątać. I już krzyżę na chłopaków i w ogóle prosiłam Jasia, mówię, Jasiu, powkładaj te brudne rzeczy do zmywarki, nie? Jasiu zostawił wszystko i nastawił zmywarkę. I potem ja się dziwię, że oni mają złe oceny w szkole, jak oni nie rozumieją poleceń. Jak ja mówię, powkładaj brudne rzeczy do zmywarki, a on nastawił prawie pustą zmywarkę, więc ja resztę musiałam umyć ręcznie i mówię, nie, po prostu dramat, nie mam siły. No, a jutro idę na dzień do pracy, więc jutro wstaję o 5:00. Dzisiaj jeszcze wam obiecałam live'a. Sobie tu zobaczę, co na YouTubie piszczy. Więc no powiem wam, że mam mega, mega ciężki teraz czas. W ogóle październik się przedstawia tak intensywnie w pracy i no w pracy głównie, że ja nie wiem, czy ja w październiku dam radę tyle vlogów nagrywać. Coś już tam sobie wczoraj też zaplanowałam, bo wiecie, ja wychodzę z założenia, że jak ja sobie to zaplanuję, rozpiszę, to ja to zrobię. I będę się tego planu trzymać, będę się starała tego planu trzymać, ale no mam tak dużo rzeczy na październik, że to się w głowie nie mieści. No głównie z pracą, nie? I Jasia treningi i to wszystko, nie wiem. Nie wiem, Jasia te, Boże, mecze wyjazdowe, liga. I tak wczoraj do mnie dotarło, ja pierdolę, przepraszam, ale no tak wczoraj sobie pomyślałam, ja pierdolę, Ewa, jak ty to ogarniasz? No, wrzesień też był trudny, na szczęście już dobiega końca, w sumie na szczęście może nie, bo zaraz będą święta, mówię wam, zaraz będą święta, ja to już czuję, nie? Tylko ostatnio oglądałam gazetkę z Biedronki, to tam już było na Wszystkich Świętych. Więc sobie myślę, nie, a gdzie są vlogmasy, a ja jeszcze nie mam posprzątanego strychu. Strychu od zeszłego roku, słuchajcie, bo jak ja wyniosłam rzeczy chyba w styczniu na strych, tak ja, to tam leży, nie? Więc jak ja będę chciała na święta wszystko przynieść, to najpierw muszę wszystko ogarnąć. No, mam na to niby 3, czekajcie, październik i listopad, no to 2 miesiące. Ale jak ja przez tyle miesięcy tam nie zaszłam i tego nie ogarnęłam. Nie no, muszę się wziąć. Jezus Maria. Co to mleko tak leci? Chłopcy zamiast tu pić, to oni to do domu przynoszą. To jest 1,5%, to jest mało tłuszczu. No, więc tak. Dobra, ja sobie jem tego rogalika. Lubię tak rogala z dżemem. I do tego ten serek wiejski, wysokobiałkowy. W ogóle dzisiaj muszę zrobić listę zakupów. Właśnie, może teraz ją zrobię. Wiecie, ja nawet na spokojnie nie mogę zjeść, bo ja już myślę, co tutaj, co trzeba zrobić, nie? Listę zakupów, bo pojedziemy na zakupy. Bo już wszystko się pokończyło. Proszek, płyn, do mycia naczyń jeszcze trochę mam. Ale no wszystko, no. Pasta do zębów mi się nawet skończyła. Już nawet wyjęłam tą, której nie lubię, tą Lakalut. Karma psom, karma kotom, woda. Co jeszcze? Proszek do prania, płyny do prania. Takie większe zakupy trzeba zrobić dzisiaj. No a jak wrócę, to jeszcze muszę pranie ponastawiać.
bo ta mama przyniosła swoje pranie. Moje ręczniki muszę wybrać. A dzisiaj jest taka pogoda, że wieje strasznie. I pada co chwila. A chłopaki co chwila na dwór wychodzą. Oni jak to słońce przyświeci, to nie idą na dwór. Wtedy za chwilę przychodzą. Bo żeby mamie nie pomagać przypadkiem, nie? Dobra. Zrobię sobie tą listę tych zakupów i... Thank you.
No gdzie jest Jasiu? Franek! Gdzie Jasiu jest? A chodź tutaj, ja ci dam... On pewnie gdzieś pojechał. Chodź tutaj. Masz siateczki i idźcie tam koło ogródka, są takie jabłka. I idźcie zerwać i gruszek jedną siateczkę. A ja nie wiem gdzie Jan, zawołaj go. No, on pojechał pewnie rowerem, zaraz wróci. On może zaraz przyjedzie, wołaj go! Jak ty go pilnujesz? Tak, oni się pilnują. No, a ja dalej sprzątam. Spianowało mi się strasznie. Dobra. Jest 18, ja skończyłam sprzątać, słuchajcie. No. Ogarnięte, tak z grubsza przynajmniej. Wiadomo, że wszystkiego nie posprzątałam, jakbym chciała, to bym jeszcze musiała okna umyć, powycierać w kurze i tak dalej. Ale tak chociaż podłogi przetarłam, odkurzyłam. O Boże, jak mi jest gorąco. Jestem zaraz spocona. To zaraz wyniosę, bo tam jeszcze chyba w korytarzu mi nie wyschło. No, umyłam tą kanapę, wzięłam... W ogóle jestem bardzo zadowolona z tej kanapy, słuchajcie, bo wystarczy, że ja przejadę mokrą gąbką i to bardzo fajnie schodzi. I naprawdę fajny materiał mają na tej właśnie kanapie. To tutaj jest trochę wilgotne jeszcze, ale jak to wyschnie, a tu jeszcze nie przyjechałam, ale jak to wyschnie, to w ogóle nie ma widać jakby białej, widzicie tam, tak myłam. Tam też był jakiś brud. Nie ma w ogóle widać białego, jakby, że to jest jaśniejsze, nie? Tą kanapę, którą mamy w pokoju, jak ja czasami ją przecierałam, bo chłopcy mieli ubrudzone, ona jest z takiego materiału. I ona, widać jest, w którym miejscu ona była brudna, jak to się przeciera, to to zostaje takie, taki nalot jakby i widać dokładnie, w którym miejscu ona była czyszczona, nie? Więc... No, fajny jest ten materiał, że to tak super się czyści. Ja się bardzo cieszę. Bo chłopaki tu w tej kuchni mojej... Dobra, słuchajcie, my wzięliśmy z tych zakupów. A to jest czyste w sumie. No i... Gdzie ja tu mam tą pokrywkę na to, dobra? I słuchajcie, hol zakupowy. Z biedy. W ogóle chłopaki, wy byście mogli ubrać sobie i iść kotkom dać. Co? Pójdziecie dać? Dobra. To rano, tak? Ja tą karmę w korytarz wstawię i żebyście wy ją znowu nie położyli gdzieś. Żebyście wy znowu nie położyli, że psy ją zeżrą, bo ostatnio psy zjadły karmę kotów. Koty były głodne. Dobra, słuchajcie, byłam w Biedrze, byłam w Rossmanie po proszek, bo myślałam, że dostanę jakiś duży proszek w Rossmanie, ale niestety nie było, był taki mały tylko. Więc może rzeczy z Rossmana najpierw. Pasta Blancs. Na promce teraz była. I ja wzięłam sobie tą Nordic White. W ogóle ktoś tam otworzył opakowanie, nie wiem, ale sobie się dobra wezmę. Bo ja i tak przecież pastę tylko potrzebuję, a nie opakowanie, więc wzięłam tą otwartą. Nie wiem, po co ludzie otwierają pastę do zębów, serio. Zastanawia mnie to czasami, że nawet muszą zobaczyć w środku, co tam w paście jest. Wzięłam w końcu taki mały proszek, ale ja kupię u nas
U nas tutaj w wiosce duży w poniedziałek może, bo no 2 kilo proszku, co to jest, a kapsułki były w Rossmanie, ale były tak drogie, że chyba 50 kapsułek było za 89 zł. I ja mówię, ja pierdzielę, no w życiu nie. No i wzięłam taki płyn do płukania Domol, taki zwykły, dobra. To są rzeczy z Rossmana do łazienki. Ja to sobie postawię tutaj, bo mam też jeszcze z Biedronki do łazienki. To pudełko wywalimy. Dobra. I tak ja tutaj śmierdzi kolację. Ja mam herbatę jeszcze do wypicia, ale ona jest ciepła. I tak, kabanosiki. Takie wieprzowe wzięłam tym razem, bo one są też dobre. A nie wiem, to jest większe opakowanie. Wzięłam dosyć sporo mięsa i tak dzisiaj się zaczęłam zastanawiać nad tym, czy wiecie co, czy nie kupić sobie po prostu świni, całej świni i przerobić po prostu na kiełbasy i na mięso, bo jak ja mam kupować za każdym razem w sklepie wszystko na obiady i tak dalej i tak sobie to przeliczam, że to mega drogo wychodzi i stwierdziłam, że chyba w tym miesiącu się zdecydujemy na to, żeby zabić sobie świnię albo chociażby pół, z kimś na pół właśnie, żeby to mięso jakoś taniej wyszło. Muszę się w ogóle zapytać, jak to teraz wygląda, ale kiedyś tak robiłam i no i na dużo, na długo starczało, no bo tam też pan robił nam kiełbasy i co? I szynki i wiecie, i wszystko, więc w słoiki też robiłam kiełbasy i to może stać i pasztety i krwawą i mięsną, więc chyba będę w tym miesiącu myśleć o tym intensywnie albo też zrobię, tylko właśnie muszę opróżnić zamrażarkę, żeby mieć gdzie to mięso chować, a w zamrażarce mam tam troszkę mięsa i troszkę tych aronii, więc to muszę najpierw zrobić, w ogóle jeszcze mam do zerwania aronie. Dobra, więc tak, schab bez kości, tutaj kotlety, polędwiczka wieprzowa, wzięłam jedną, co tu dalej, to będzie taki miszmasz. Pomidorki trzykolorowe. Wzięłam te pomidorki, bo mam ochotę na ser camembert z pomidorkami i z bagietką. I to jutro zrobię na kolację, jak wrócę z pracy. Jutro mam ciężki dzień w pracy, więc taka kolacja i wino to będzie w sam raz. Banany. Kilka bananów. O, i tutaj wzięłam też figi. Figi. Mam 5 sztuk fig i właśnie też do tego sera to wzięłam. Więc tak. Lubię suszone figi. Nie wiem, ja kiedyś jadłam te świeże, ale no zobaczymy. Maślanka truskawkowa. Maślanka zwykła. Tak wzięłam, bo stwierdziłam, że dawno już nie piłam maślanki. Śmietanka 12. Do obiadu. Wzięłam też ser ten niebieski. Mamy tutaj camembert właśnie, naturalny, bo nie było z ziołami. Co tutaj mamy? Schab bez kości też. Filet z piersi kurczaka. Osełka masła. Dalej biała kiełbasa z szynki. I to już jest jedna siata. Druga siata, płatki, tutaj soczki, to już chłopcy sobie wzięli 2 soczki i wzięłam im takie soczki jabłkowo-brzoskwiniowe i pomarańczowe, salami, syk, śmietana 18, chipsiki. Na dzisiejszego live'a miały być, ale to są paprykowe, ja paprykowych tak nie bardzo, więc chłopcy będą jedli. A może sobie zjem trochę boczek do jajecznicy.
Dalej. Dwa ogórki. Ojku. Dwa ogórki, parówki z kurczaka. Tu wzięłam takie żeberka. Coś będziemy z tego robić. Dobra. Tu mam właśnie te bagietki. I to jutro będę na kolację robiła bagietki z masłem i czosnkiem. Przygotuję i ten camembert z pomidorkami. Tu mam dla chłopaków cheetosy. Co tu dalej? Jajka. 20 jajek. To jest 20? Tak, 20 jajek. A, tu wzięłam takie na jutro dla chłopaków. Takie zapiekanki z salami. Takie, wiecie, gotowce też. Ja bym kupiła zwykłą, dużą bagietkę, ale biedące nie była, do Lidla mi się nie chciało iść, a tak oni by sobie mogli też sami robić takie zapiekanki. Muszę kiedyś im pokazać, bo kiedyś robiliśmy. I muszę im pokazać, żeby sami się nauczyli albo im przygotowywać, jak będę chodzić do pracy. Dobra, i co tutaj jeszcze? Aha. Serek wiejski, wysokobiałkowy. Jeszcze jeden serek. Tu mamy kurczak w sosie śmietanowo-ziołowym. Takie trzy fiksy. Pomysł na to jest w sumie. Wzięłam dwa domestosy. Jeden ten żółty, bo już też w łazience się skończyło. I jeden ten pogromca kamienia. I ten jest fajny, bo on do prysznica fajnie, no w ogóle dobrze sobie radzi z kamieniem. Czy w toalecie, czy w prysznicu, czy w wannie, więc majonez mały. Tutaj wzięłam sobie płyn do kąpieli, bo mi się już kończą płyny. I co? I tutaj mamy taki szybki śledzik. Tu jest jeszcze jeden. I tu są śledzie po Kołobrzesku. Dobra. I to wszystko, słuchajcie, całe zakupy. No, więc tak, takie zakupy, słuchajcie, ja to pochowam, chłopaki mają robić zadania domowe i oni się non-stop chichrają i ja tam naprawdę za chwilę pójdę, naprawdę. Ale co wy robicie? Na co myśmy się umawiali? A, zapomniałam jeszcze całkiem, że wodę kupiłam. Kupiłam kilka tych wód gazowanych, bo one są dobre do naleśników, a ja czasami też lubię się napić czegoś gazowanego. I ten mocny gaz jest super. Tu jest dla chłopaków. Tutaj mam tą muszynę, magnez i wapń. I tam mam też tą wodę, która ma, którą myśmy w górach też kupowali. I to jest ta Cechini. I to jest ogólnie, ona jest lekko odgazowana, ale jest dobra. Mi smakuje ta woda. I ma magnez i wapń. Więc na te skurcze. No ja też dzisiaj kupiłam ten produkt, o którym wy mówiliście. Ten aspargin na skurcze, jak ktoś ma skurcze, tam dzięki za polecajkę kupiłam. Zobaczymy, czy to pomoże. Dodatkowo jeszcze do tego mam ten Mega Mag. Tu już mi się kończy, a tu mam drugie opakowanie. No i jeszcze karmel dla psów kupiłam. I zaś 600 zł, 700 prawie. No, prawie 700 zł to wszystko wyszło, więc mega dużo hajsu i przeraża mnie to. Tutaj mamy nasze magnesy i tutaj w końcu mamy naszą tablicę. Przypiałam kasprowy wierch, który Franek wyniósł do werandy. Nie wiem, dlaczego ty go w ogóle wyniosłeś do werandy, ten magnes, Franek, z kasprowy. Bo on miał być ukryty, żeby go nikt nie znał. Dobrze, róbcie te lekcje, tak? Bałagan już w pokoju, no te magnesy później poprzypinam może jutro, bo na pewno one nam się wszystkie nie zmieszczą tutaj na tej małej tablicy, więc będę i tak musiała tutaj dokupić właśnie w takim kształcie podobnym, większą, może nawet dotąd kupię, żeby nam się wszystkie magnesy mieściły, ale bardzo fajnie to wygląda. No i fajne są te klipsiki, tutaj jeden mi się oderwał, ale w końcu udało się go wcisnąć i pod spodem jest schowany wkrętnie, więc fajnie to wygląda. Tak, dobra, ja słuchajcie, co mi ta kamera się tak trzęsie, ja układam te zakupy,
chowam to wszystko i będziemy robili live'a. Jest już mega późno, bo już jest w 9:30, ale no co, a ja idę jutro rano do pracy, więc wstaję o 5:00 i nie wiem czy odpalać tego live'a, czy na chwilę go odpalić. Coś mi się dzieje w ogóle, Boże, jakiego ja mam syfa, on mnie tak boli. Coś mi się dzieje z tą kamerą dzisiaj, nie wiem o co chodzi, jeszcze naczynia mam do mycia, jeszcze w ogóle pranie muszę nastawić, koszulę wyprać sobie na jutro, bo nie mam. Nie lubię tak jak, kurde, ten serek pękł, nie lubię tak jak przychodzę z nocki i wiecie co, i następnego dnia zaraz idę na dniówkę, bo wtedy po prostu nie wyrabiam pękło, muszę to przelać do miseczki. A co to znaczy wtykać nos w czyjeś sprawy? Wtykać nos w czyjeś sprawy? No. To znaczy, jak ty się interesujesz mamy rzeczami, którymi nie powinieneś, czyli w nie swoje sprawy wtykać. Tak? Albo jak Jasiu się interesuje twoimi sprawami, które go nie powinny interesować. A, jeszcze tu masło było, nie wiem czy mówiłam wam. Dobra, chowam to do lodówki. Ja miałam lodówkę jednego dnia powycierać, ale nie dałam rady. Trudno, przy następnych zakupach ją wytrę, bo cóż. Także no, dobra kochani, kończymy tego vloga na dzisiaj. Ja ogarniam to wszystko, zaraz odpalam live'a, chociaż na godzinkę. Z 9:30, 10:30. Dobra, no obiecałam, ale już chyba więcej tak nie będę robiła, że live'a po nocy przed pracą, bo ja też jestem wykończona, nie? Ja wiem, że wiele z was nie może przychodzić w tygodniu. Natomiast no tak sobie myślę, że kurde, no to zawsze tak będzie, że komuś nie będzie pasowało, nie? I zawsze ktoś będzie nieusatysfakcjonowany, więc też zapisuję te live'y po to, żeby ktoś mógł sobie później odtworzyć. No więc wiecie, gdzie tą bagietkę tutaj może? Więc tak, dziękuję wam za oglądanie, dajcie łapki w górę, subskrybujcie oczywiście i trzymajcie kciuki za to, żebym miała siłę nagrywać codziennie, albo może chociaż co drugi dzień, bo serio ciężki czas idzie, pracowity dla mnie. Kurde, ten starek był otwarty, to on już pewnie spleśniały. A nie, dobra. Więc tak, dzięki za oglądanie, nie mogę się skupić. Dziękuję za oglądanie, dajcie łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!